Witam serdecznie z tej strony Zajbra, to jest kolejna odsłona retro kolekcji. Dzisiaj zaprezentuję mój ostatni zakup, mianowicie dwie gry na Play 1, które mi się udało za oczywiście standardowo przystępną cenę wyrwać. Nie mamy tutaj nic wyszukanego, mianowicie to będzie Hidden and Dangerous and Tomb Raider. Yeah! Z tym Tomb Raider to jest fajna historia. Bo udało mi się go wyrwać w bardzo niskiej cenie i z powodu błędu sprzedawcy. Więc jak sprzedajecie, warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ale do tego przejdziemy, jak już będę przedstawiał Tomb Raidera. Czyli tak, Hidden Dangerous. Jak można zaobserwować, mamy tutaj dosyć głęboką rysę. Nie jest to do końca pęknięcie pełne, ale to już jest rysa. Opakowanie jest lekko przetarte, zawiera przednią tylną okładkę, nie ma wyłamanych zawiasów, książeczka jest w bardzo dobrym stanie. Co do płyty, widzę na obrzeżu pojedyncze ryski. Płyta oczywiście działa perfekcyjnie, aczkolwiek jest to zauważalne. Kolejna gra do kolekcji. No i teraz perełka. Tomb Raider 3. Niestety naklejka została tutaj zerwana. Nie wiem dlaczego, czy ktoś sobie coś z nią zrobił. Jest ewidentny ślad po tym. Dobra, co do opakowania. Opakowanie nie jest pęknięte. Są delikatne rycki, takie przetarcia, więc widać, że gdzieś on musiał zalegać. Kwestia zabawna jest w błędzie sprzedającego. Mianowicie sprzedając nie pokazał, że to jest kompletna edycja, tylko pokazał po prostu obraz z telewizora przedstawiający, że gra jest uruchomiona, że ona działa. Zawiera przednią tylną okładkę. Niestety ktoś tu się ewidentnie podpisał na przedniej okładce. Książeczka w bardzo dobrym stanie. Tutaj dodatkowa z różnego rodzaju tam jakimiś pierdłkami z franczyzy Tomb Raiderowskiej. Co do płyty, no niestety tutaj już mamy trochę rysek. Nawet bym powiedział, że dosyć sporo, więc tutaj to też zaniżyło na pewno mocno cenę. Aczkolwiek płyta działa, więc to jest najważniejsze dla nas. Tego jak na przykład wystawiacie coś, warto zaznaczyć, że to jest komplet, czyli że zawiera zarówno książeczkę, jak i przednią tylną okładkę, że opakowanie jest w bardzo dobrym stanie. No brakuje mi tylko tutaj tej nalepki, fakt, że jest lekkie przetarcie na przedniej okładce. Tak czy inaczej, pozdrawiam, zachęcam do oglądania kolejnych odsłon retrovloga z retro kolekcji. Póki co pozdrawiam, zachęcam do lajkowania, subskrybowania, wspierania kanału. Hello!